Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy studiowanie lekcji biblijnych. Lekcja numer 12. Lekcja biblijna. Kwartalnik pomocniczy w studiowaniu Pisma Świętego. Lekcja 12 zatytułowana Historia pełna miłości. Z dawna mi się Pan ukazywał i owszem, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego ustawicznie miłosierdzie pokazuję. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, wiersz 3, myśl przewodnia. Jak mamy rozumieć pełną miłości i czułości stronę charakteru Boga? Miłość prawdopodobnie jest cechą najbardziej kojarzącą się z Bogiem. Nie sposób przecenić Jego miłości, ani przedstawić ją w pełni, w całej głębi. Jednak bardzo rzadko jest dostrzegany jeden z aspektów niezgłębionej miłości Boga, mianowicie uczuciowość, romantyczność. Aby właściwie spojrzeć na romantyczną stronę natury Boga, musimy przede wszystkim pamiętać o ramach czasowych Biblii. Księga ta obejmuje tysiące lat ludzkiej historii od powstania świata po jego kres i odrodzenie. Jak wszystkie opracowania mówiące o historii, Biblia jako całość zawiera opisy życia królów i władców, opisy wojen i bitew oraz politycznych intryg. Żaden podręcznik historii nie zawiera jej pełnego zapisu. Podobnie jest i z Biblią. Nie znajdujemy w niej wyczerpujących opisów historii ujętych w szerokich ramach czasowych. Siłą rzeczy mnóstwo wydarzeń zostało pominiętych. Tym bardziej więc zwraca uwagę fakt, że Bóg wplótł w historię sprawozdania pełne czułości romantyczne historie, do których zapisania natchnął swoich proroków. Dlaczego Pan chciał, by Jego słowo zawierało tego rodzaju historie pełne miłości, skoro Bóg jest przede wszystkim Biblia jest księgą historyczną? Czy mówi nam to coś o naturze Boga i o tym, jaką wagę przywiązuje On do uczciwości i miłości? W tym tygodniu przyjrzymy się takim właśnie historiom i spróbujemy się czegoś z nich nauczyć. Część na niedzielę, pierwsza miłosna historia. I rzekł Adam: toć teraz jest kość z kości moich i ciało z ciała mego. Dlatego będzie nazwana mężatką, bo ona z męża wzięta jest. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 23 wiersz. Musimy zacząć od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, od pierwszej romantycznej historii w Biblii, historii Adama i Ewy. Adam i Ewa zostali stworzeni przez Boga. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta odzwierciedlali podobieństwo do Niego. Oboje otrzymali życie bezpośrednio o wyniku wspaniałego, stwórczego dokonania Bożego. Złożoność naszych organizmów jest jednym z najmocniejszych dowodów mądrości i mocy naszego Stwórcy. Przeczytaj biblijny opis stworzenia Ewy. Jak opisałbyś przedstawioną w tym sprawozdaniu więź między kobietą i mężczyzną? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 21-25. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.
Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Być może najbardziej oczywistym przesłaniem wynikającym z tego opisu jest to, że tych dwoje od samego początku było z sobą związanych w najwyższym możliwym stopniu. Bóg stworzył kobietę z ciała mężczyzny, a więc byli dosłownie jednym ciałem i krwią. Adam wypowiedział wówczas coś, co jest nazwane pierwszą biblijną pieśnią miłosną, czy też wierszem miłosnym, wyrażającym otwarcie bliską więź łączącą go z Ewą. Słowo przetłumaczone z 1 Mojżeszowej 2:23 jako mąż w znaczeniu mężczyzna to isz w języku hebrajskim, zaś słowo mężatka w znaczeniu kobieta to ishach, co dodatkowo podkreśla bliską więź między Adamem i Ewą. W 1 Mojżeszowej 2:24 czytamy, że mężczyzna opuści swoich rodziców i połączy się ze swoją żoną, tak iż staną się jednym ciałem. To ta przenośnia wskazuje na bliską więź łączącą małżonków. Niektórzy zastanawiają się, o jakich rodzicach mówi Biblia, skoro Adam i Ewa nie mieli rodziców. Otóż Mojżesz pisał to sprawozdanie wiele wieków później, a więc posłużył się tą historią, by wyjaśnić przy okazji naturę małżeństwa. Ich nagość również świadczyła o czystości związku dwojga pierwszych ludzi. Cokolwiek jeszcze obejmował ten pierwszy związek, romantyczna miłość z pewnością była jego ważną częścią. Bóg nie jest przeciwny romantyczności. Wręcz odwrotnie, stworzył nas jako zdolnych do takich pięknych uczuć. Wydaje się, że tego rodzaju uczucia są jednym z podstawowych. Romantyczna miłość jest wspaniałym darem Boga danym ludzkości. Jeżeli mamy właściwego rodzaju romantyczną więź, jak możemy ją chronić, by zachować jej czystość i wzniosłość? Dziękuję.